Dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie to dobry wieczór, bo u nas jest godzina 20 i witam was z bardzo nietypowego jak dla mnie miejsca, bo jesteście w mojej szafie. W ogóle absolutnie się nie spodziewałam, że kiedykolwiek was do niej zaproszę. To, że oglądacie moje ubrania, nie jest przypadkowe. Otóż postanowiłam razem z koleżankami zainicjować taką próbę trochę promocji, bo od 2 tygodni mniej więcej możecie słuchać podcastu, w którym biorę udział, a zostałam zaproszona do niego przez Anię. Anię, która mieszka w Kalifornii, prowadzi swój kanał społecznościowy na Instagramie i na kanał, to chyba nie kanał, tylko profil na Instagramie i prowadzi również bloga California Dreaming. I też Ania właśnie wpadła na taki super pomysł, żeby nagrać podcast, w którym wystąpią trzy osoby, trzy dziewczyny, które mieszkają w różnych stanach. Mieszkamy w stanie, ja jak wiecie, w Karolinie Północnej, Ania w Kalifornii. I jest z nami jeszcze, bo nie dokończyłam, Natalia. Natalia, która mieszka w Colorado i również w mediach społecznościowych można ją znaleźć pod pseudonimem, pod nickiem, nie wiem jak tutaj powiedzieć, Run With Mom. I teraz uwaga, pokazuję wam dziewczyny. To one, tadam! Natalia i Ania. To dziewczyny, niestety nie widzimy się same. Każda z nas nagrywa się w swojej szafie. I teraz jeszcze szybkie wytłumaczenie, dlaczego w szafie, ponieważ podcasty najlepiej nagrywa się w miejscach, które są wytłumione, dobrze wytłumione, no i szafa jak najbardziej się do tego nadaje. Także dzisiaj będziemy rozmawiać o wychowaniu dzieci, a właściwie niemowląt w USA. Czy widzimy jakieś różnice, czy coś nas zaskoczyło po przyjeździe do Stanów? Każda z nas jest mniej więcej tyle samo czasu w Stanach Zjednoczonych, czyli prawie 3 lata. I wszystkie jesteśmy mamami, a co więcej, jedna z nas właśnie spodziewa się drugiego dziecka. I co ciekawe, każda z nas też ma doświadczenia z wychowywania niemowlaka w Polsce. Więc mamy świetne porównanie do tego, jak to wygląda tutaj w USA i dlaczego nas pewne rzeczy po prostu zaskakują. A może jeszcze wspomnę, że ten film będzie bardzo długi, bo podcasty nie trwają 10 czy 15 minut, tak jak u mnie filmy na YouTubie, a raczej 30 minut. Także przygotujcie się na dawkę gadaniny. Dobrze, no to powiedzcie mi, czy zauważyłyście jakieś różnice, czy było coś, co po przyjeździe tutaj i po urodzeniu, a nawet może i przed urodzeniem niemowlaka, było dla was dziwne, zaskakujące albo kontrowersyjne, bo ja znalazłam kilka kontrowersji, które po dziś dzień nie wiem do końca, czy jak powinnam odbierać. Pierwszą różnicę widziałam już na porodówce, to znaczy na poporodówce i już nie będę opowiadała o samym porodzie, bo on sam w sobie jest ogromnie różny versus ten w Polsce, ale to, co mnie zaskoczyło, to to, że wszystkie położne, które do mnie przychodziły, a w ciągu 4 dni przyszło ich z kilkanaście, jeżeli nie 20 kilka, wszystkie mówiły mi o tym, żebym dbała o siebie, żebym załatwiła opiekę dla siebie, żebym uważała na depresję poporodową. I one podkreślały to, że oczywiście ważne jest dbanie o dziecko, ale cały czas też mówiły o potrzebach mamy i w sumie to tak nie do końca zaszczepiłam teraz o wychowaniu niemowlaków, jak o tym myślę, ale to była dla mnie taka pierwsza różnica, że ten niemowlak się pojawia, ale już na samym początku personel nie mówił o tym, żeby skupiać jakby całą uwagę na nim, tylko żeby też myśleć o sobie i to też w sumie według mnie ma wpływ na to, jak to się dzieje później z tym dzieckiem i z mamą, jaki jest styl amerykański. Mi w Polsce było bardzo bliskie sercu takie rodzicielstwo bliskości, intuicyjne reagowanie na potrzeby dziecka, jakby spełnianie jego zachcianek, tak to nazwijmy, bo tutaj w Stanach by tak to określili, jakby moje zachowanie w stosunku do Nelly określiliby, wydaje mi się, Amerykanki jako spełnianie zachcianek tego dziecka. Tutaj ma się trochę inne podejście, mianowicie no, zależy na kogo się natrafi, natomiast tutaj wydaje mi się, że to właśnie, tak jak powiedziała Natalia, jakby
a wszyscy naciskają na to, że okej, ty to dziecko masz kochać, jeżeli to dziecko jest kochane, ono jest bezpieczne, nie jest głodne, nie dzieje mu się jakakolwiek żadna inna krzywda, to ty też pamiętaj, mamo, o tym, że ty też istniejesz i pamiętaj też o sobie. I ja już teraz na etapie ciąży też już, jak jestem u swojego ginekologa, to tam są duże plakaty na temat depresji poporodowej, na temat tego właśnie, jak reagować, jak to będzie wyglądać po porodzie i już tam moja lekarz zaczęła ze mną rozmawiać, czy ja mam tutaj taki czat, czy ja tu jestem sama, czy mam jakieś grupę wsparcia, czy ktoś mi pomoże po porodzie, wiecie, więc jakby martwią się, mamy martwią się o siebie, jakby wszyscy martwią się o mamę i mówią, że dobra, to pamiętaj też o tym, że ty też istniejesz, nie? Natomiast właśnie jeżeli chodzi o takiego malucha, to jakby pamiętając o swoich takich przygodach, które miałam z Nelą, z usypianiem, ze spaniem i w ogóle z karmieniem na żądanie, które było dosłownie co, nie wiem, pół godziny czasami i trwało bardzo długo, to ja tutaj jakby przy tym drugim dziecku nie chciałam mieć tych samych problemów i zaczęłam jakoś szukać literatury, różnych profili. No i w związku z tym, że no, znajdujemy się tutaj w Stanach, no to pierwsze strony, które ja już z przyzwyczajenia wpisuję jakieś hasła automatycznie po angielsku do Google'a i wyskakują mi strony amerykańskie z poradami. I natrafiłam na taką bardzo, na taką ciekawostkę, mianowicie o treningu z usypiania dziecka, to już słyszałam w Polsce i ten trening usypiania dziecka w Polsce to był taki dla mnie przerażający, bo on polegał na tym, że zostaw dziecko w pokoju, ono będzie płakać, tam wróć po 2 minutach, później wyjdź, wróć po 5, w ogóle nie podnoś tego dziecka, mówię, no nie, taka tresura takich piesków, to ja dziękuję, ja tego nie będę robić. Natomiast tutaj okazało się, że w Stanach istnieją takie kobiety, o których ja w Polsce w ogóle nie słyszałam, nie miałam o tym pojęcia, jak trenerki snu, takie usypiaczki dziecka, tak właściwie. I one to robią bez kompletnie płaczu tego dziecka, czyli są takimi zaklinaczkami, po prostu takie szamanki. I ja na przykład mnie to zainteresowało i kupiłam nawet taki kurs, wydałam pieniądze i tam obejrzałam go teraz tam. Jestem na etapie tam, nie wiem, 30 chyba, 40% tego kursu. I to jest tak jakby rodzicielstwo bliskości po amerykańsku, ja bym tak to nazwała, czyli posługujemy się tutaj tak jakby różnymi nowinkami technologicznymi, jak na przykład te maszyny z białym tam, z tym white noise, jakieś takie, wiecie, basinety, które będą przy łóżku i które będą wibrować, te wszystkie takie otulacze i tak dalej, ale to jest oczywiście, to jest wszystko takie amerykańskie, w takim sensie, że na przykład lampka nocna, która wydaje biały dźwięk, ale ona się wyłączy po 10 sekundach, żeby było ciemno, żeby światło nie przeszkadzało dziecku, albo na przykład jest otulacz, ok, ale to nie jest ten otulacz taki, który ja znałam z Polski, czyli taki zawijak, że samemu sobie zawijasz to dziecko, tylko to jest oczywiście ten, który ma tam, będzie miał rzepy, suwaczek, jeszcze żeby dziecko ci się w nocy przypadkiem nie obudziło, to będzie miał suwaczek na dole, żeby można było łatwo odpiąć i wiesz, zmienić pieluchę na przykład, nie? Żeby wiesz, żeby on był taki mało ingerencyjny. I w ogóle sam fakt tego takiego treningu usypiania dziecka jakby w związku, i to nie chodzi o to, żeby to dziecko się wyspało, tylko tak jakby każdy trening podkreśla to, że to ty, mamo, masz się wyspać, jakby ten trening jest nie dla dziecka, tylko on jest dla ciebie, żebyś ty właśnie mogła funkcjonować na drugi dzień. I jak się na przykład ogląda albo czyta właśnie na różnych stronach o tych treningach takich spania niemowlaków, to tam jest właśnie podkreślane to, że ty masz się wyspać po to, żeby na drugi dzień, żebyś mogła pójść do pracy, albo żeby właśnie jak dziecko ma fajną drzemkę dwugodzinną w ciągu dnia, to żebyś ty mogła iść na siłownię, albo żebyś zajęła się sobą. Czyli tutaj cały czas jest ta, dobra, dziecko będzie szczęśliwe, bo ono będzie wyspane i będzie najedzone i tak dalej. To ty była dzięki temu szczęśliwa, że ono jest takie wyspane, więc no jakby podstawa, tak jakby tutaj w
wydaje mi się, że w Polsce to była podstawa szczęśliwe dziecko, a tu w Stanach to jest podstawa szczęśliwa mama przede wszystkim, bo jak szczęśliwa mama, to szczęśliwe dziecko. Jak sobie rozmawiałam z mężem na ten temat, to właśnie doszliśmy do takiego wniosku, że właśnie to jest dlatego, że w Polsce to jak pracujesz, to masz w zależności od tego, co tam sobie wybierzesz, no ale jest pół roku albo jest cały rok zwolnienia macierzyńskiego, który masz cały rok płatny i cały rok siedzisz sobie w domu i możesz poświęcić 100% uwagi temu dziecku. Natomiast tutaj w Stanach no nie ma czegoś takiego, nie ma takiego luksusu. Ja na przykład dokładnie, jestem... Dokładnie, to jest Eldorado w Polsce. No ja jestem osobą pracującą i teraz to było takie pytanie na zasadzie, Ania, to jakby zamierzasz wrócić do pracy, czy zamierzasz zostać w domu z dzieckiem, bo to, nie, to, bo to jest takie pytanie, wiesz, albo wracasz do pracy, no, albo zostajesz z dzieckiem, no bo my jakby firma nie jest przyzwyczajona do tego, że będzie na Ciebie czekać tyle, ile Ty myślisz, że wiesz, że teraz zostaniesz z dzieckiem, na przykład to ja zostanę pół roku, no nie, no oni potrzebują pracownika, który wypełni dane stanowisko, no nie mogą czekać na Ciebie pół roku. Więc... Pod tym względem Amerykanki mają... No, mają zupełnie inaczej, muszą sobie to wszystko dobrze zaplanować i mają wyzwanie, bo niektóre muszą 6-tygodniowe dziecko już dać do na przykład do żłobka. No tak, właśnie dlatego tu się przykłada uwagę do tej mamy, że tak. Zadbaj też o siebie, no bo ty musisz, jeżeli nie postanowisz zostać, jeżeli pracowałaś tej pory i nagle teraz postanowisz zostać w domu, to może być to dla Ciebie pewnego rodzaju szok psychiczny, bo nagle Ty nie wychodzisz do ludzi, więc jakby zadbaj o to, żebyś miała kontakt z ludźmi, innymi mamami, zapisz się do grupy i tak dalej, a jeżeli postanowisz, że wracasz do pracy, no to też musisz zadbać o siebie i o to, żeby właśnie dziecko przysypiało Ci noce i żebyś nie była wypoczęta, no bo musisz być efektywna w pracy, że w zależności od firmy, bo też nie wszystkie firmy to jakby część firmy jest taka, że dobra, rodzisz dziecko i no niestety nie masz już gdzie wracać, bo my nie oferujemy nic i na Ciebie nie możemy poczekać, bo na przykład jest takie stanowisko, które ono musi bez przerwy pracować i to są na pewno te stanowiska takie te, wiecie, jakby niskie, czyli tam babeczki, które pracują sobie tam w sklepach, wiecie, za tą minimalną, krajową i tak dalej, i tak dalej. Albo są takie, jak są takie stanowiska już takie menadżerskie albo umysłowe, tak jak ja na przykład mam stanowisko biurowe, no to tutaj akurat moja firma, powiedział mi mój szefo, że tam 12 tygodni bez problemu, nie? No ale słuchajcie, no ale jak teraz ktoś sobie z Polski pomyśli, Boże, 12 tygodni to dziecko 3-miesięczne, a to jeszcze jest tak, że wiecie, że to jest 12 tygodni od momentu, od którego Ty sobie postanowisz, więc kiedy sobie postanowisz od 20 maja, a mi się dziecko urodzi 8 czerwca, no to ja mam od 20 maja wolne, a mi te tygodnie już liczą, jak lecą. Wiecie, lecą, bo oni, bo to nie może być tak, że ja im powiem, no dobra, to zobaczymy, nie? Bo oni muszą sobie zatrudnić kogoś na tymczasowo na moje stanowisko, kiedy mnie nie będzie, jakby nie może być stanowisko puste, więc to też jest tak śmiesznie. O, to jest... Dlatego właśnie niektóre kobiety już takie 6-tygodniowe maluszki zostawiają w żłobkach i to jest, no to jest straszne. Ja rozmawiałam z dziewczynami u mnie w pracy, które urodziły, mają takie maluchy i wróciły do pracy po 12 tygodniach, no i bo chciałam tak, wiecie, zobaczyć jakie było ich podejście, jakby sposób myślenia, tak podpytać, no to one mówią, że no bardzo dużo właśnie pracy wkładały w to, żeby ten maluch był taki, miał taki rytm dnia, jeśli chodzi o drzemki, karmienie, spanie w nocy, że to była taka charówka bardzo z tym niemowlakiem, po to, żeby one na spokojnie były w stanie go właśnie zostawić w żłobku po tych tam iluś tygodniach, żeby on był przyzwyczajony do takiego rytmu, bo w żłobku jest taki po prostu rytm, tam nie ma na żądanie, tam po prostu jest według planu dnia i tam, wiesz, hajda, nie? Jechane. No. Jak teraz jak to mówisz, to uświadamiam sobie, że mam szczęście, że pracuję w taki sposób, jak pracuję, bo już by mnie posunęli z firmy. Bo ja nie byłam w stanie ogarnąć bliźniaków pod tym względem. Absolutnie, absolutnie. Nawet gdybym spróbowała to wrócić do pracy, to po tygodniu już bym dostała karton i wyszłabym z paprotką z tego biura. Kurczę, byłam zwolenniczką i jestem cały czas. Oczywiście
wychowania bliskości, ale przez to, że Hania była bardzo właśnie ciężkim dzieckiem w tym wieku niemowlęcym, właśnie ze względu na ten sen, to bardzo mocno też przemawiała do mnie Tracy Hawk. I pamiętam, że to było bardzo kontrowersyjne w Polsce. Podnieś połóż. Tak, dokładnie. To znaczy, nie. Właśnie jeżeli chodzi o zasady usypiania, to nie. Bardziej mówię o jej sposobie wychowania, jej wskazówkach tego właśnie, jak harmonogram gdzieś tam sobie ustalić, faktycznie się go bardziej trzymać. I do mnie to przemawiało, że to jest, że może faktycznie to dzięki temu Hania będzie po prostu lepiej spała i dzięki temu i ja będę lepiej spała, więc wszyscy będziemy szczęśliwi, więc spróbujmy. I, no ale właśnie, pamiętam, że w Polsce zasady Tracy Hawk, gdziekolwiek ktoś nie usłyszy na jakimś forum czy w social mediach, jak się podejmie tego typu temat, to wrzawa się podnosi. A tutaj przyjeżdżając do Stanów, dokładnie, a tutaj przyjeżdżając do Stanów, nagle okazało się, że jest wiele osób, które skorzystają z tych porad po dziś dzień i wręcz sobie je chwalą. Także zupełnie inne podejście do wychowania niemowlaka niż w Polsce, gdzie po prostu rodzicielstwo bliskości wiedzie prym i jakby mam wrażenie, że wszyscy się tak dość kurczowo tego trzymają, że żadna inna metoda nie jest równie dobra. I w sumie jak tak o tym mówisz, to mi się przypomina też właśnie od razu na starcie, że jak chodzi o karmienie dzieci, ja jakby miałam w głowie to, czego nauczyłam się w Polsce przy Nadii, no i wiadomo, że karmienie naturalne jest dobre i tak dalej. I w Stanach było zupełnie inaczej, mam wrażenie, pod tym względem niż właśnie w Polsce. To znaczy tak, po pierwsze położne powiedziały, że to jest bardzo obciążające, żeby karmić dwójkę dzieci, więc żebym to dobrze przemyślała, bo prawdopodobnie nie dam rady, bo by były bardzo uprzejme, miłe i takie, wiecie, empatyczne, ale powiedziały, że nie polecają. Po drugie, nawet doradczyni laktacyjna, która tam od razu jest na miejscu, powiedziała, że to jest fizycznie niemożliwe, co było dla mnie bardzo zaskakujące, bo jednocześnie miałam kontakt z dziewczynami z Polski, z grupą dziewczyn, które stricte mają bliźniaki i one były żywym dowodem, że to jest wykonalne. Oczywiście wiadomo, że jest hardcore, ale one miały zupełnie inne odczucia. A tutaj właśnie pani od początku mówiła, że raczej jest to nierealne i doradczyni laktacyjna dzwoniła do mnie nawet 3 dni po tym, jak wyszłam do domu, żeby pytać w ogóle, jak tam się trzymam, czy śpię, czy zmieniłam zdanie i tak dalej, że ona się o mnie martwi. I to było dla mnie też takie zaskakujące, bo ona, mimo że jakby teoretycznie powinna wspierać ten temat, to nie do końca tak było i ona jakby od samego początku była bardzo taka, wiecie, wycofana. Mówiła, że biorąc pod uwagę moje zdrowie psychiczne i fizyczne, to żebym nie szła tą drogą. A jasne, najfajniej by było, gdybyś karmiła naturalnie, ale jeżeli nie masz takiej możliwości, no to miej w zapasie w domu butelkę i mieszankę, bo na przykład, no bo z różnych powodów, tak? Bo na przykład, nie wiem, bo musisz wyjść do pracy, bo masz jakieś spotkanie, ci się przedłuży, a ważne, żeby twoje dziecko nie było głodne. I właśnie i zauważyłam, że tutaj w Polsce, w Stanach, jakby nie ma takiego, wiecie... Wrzucania w poczucie winy, nie? Tak, że właśnie było takie, albo były, że mamy ze sobą tak, kurczę, walczyły, że nie, tam pierś jest najlepsza, albo nie, tam mleko modyfikowane, przestań, jak nie masz mleka w piersi, to przestań się katować. I tak w ogóle sobie same nawzajem sobie, wiecie, kobieta kobiecie wilkiem, tak. No straszne to było takie, wiecie, tak samo jak poród naturalny, cesarka, albo właśnie karmienie piersią, karmienie mlekiem modyfikowanym, a tutaj w Stanach dokładnie nie ma czegoś takiego. Jak gdzieś przeczytałam, to jest spokój. To jest zdecydowanie lżej pod tym względem. W ogóle mam wrażenie, że mamy tak na siebie nie najeżdżają, mówiąc tak kolokwialnie. Po prostu, jeżeli tak robisz inaczej, no to znaczy, że wybrałaś taką drogę i nikt cię tutaj nie ocenia, czy ta droga jest dobra, czy zła. To jest twoja decyzja i Go for it, dokładnie. No, dokładnie, ale faktycznie tak jest i wiecie co, ja miałam taki dysonans, jak byłam jeszcze w ciąży i byłam jednocześnie na amerykańskim forum Mam Bliźniaków i na polskim forum Mam Bliźniaków. I to był dla mnie totalny kontrast, bo na amerykańskim forum dziewczyny były takie właśnie mega wspierające, wręcz czasami aż do przesady, na zasadzie, że pytały się o coś, a one zawsze na początku pisały kilka słów wsparcia, a dopiero potem odpowiadały na pytanie.
a na tym polskim czasami strach było o coś zapytać. Oczywiście wiadomo, tam też są super dziewczyny, nie chcę uogólniać, bo ja akurat nie jestem jakoś super zakochana w Stanach, ale pod tym względem uważam, że naprawdę bardzo duży kontrast i nigdy mi się nie zdarzyło, o cokolwiek bym mnie zapytała, żeby ktoś mnie zjechał albo żeby zrobiła się jakaś zawierucha w tych komentarzach. Mm-hmm, to prawda. No właśnie też tak zauważyłam, że to jest tak, że to ty jesteś mamą i jeżeli twojemu dziecku nie dzieje się krzywda i twoje dziecko jest bezpieczne, to jakby Amerykanki mają takie podejście, że one nie mają prawa wtrącać się do tego, jakie ty podjęłaś decyzje, czy ty będziesz karmić piersią, czy ty miałaś cesarkę, czy ty właśnie wkładasz w chodzik, czy ty nosisz dziecko, czy wozisz w wózku i tak dalej, więc jakby nie ma takiej no ceny. Ja nie wiem, co to się dzieje za zamkniętymi drzwiami, może przyjdą do domu i tam powiedzą do męża, ale ta Jane to jest tam, co ona robi z tym dzieckiem, to dziwna. Ta dziwna z Polski. Albo o, te dziwne babki z Polski w ogóle, co one mają w głowie. Ja na przykład mają dziwne wózki. Laski, jedźmy z tego. O właśnie. Tutaj mają dziwne wózki. Jeszcze chciałam powiedzieć, że w pracy mi koleżanka powiedziała, że właśnie mój szef się tak stresował właśnie do kiedy ja zostanę. Czy ja podejmę decyzję, że wracam do pracy, czy nie wracam do pracy, a moja koleżanka mówi, powiedziała mu, no bo w Polsce mają rok wolnego, a on w ogóle zrobił takie wielkie oczy. What? I jeszcze macie płacić przez ten rok. A jeszcze właśnie, jeszcze płatną. I tak, on tak, taki był zestresowany, że mówię, ja nie wiem, nie znam obyczajów tu w Stanach i że będę też chciała mieć nagle rok wolnego. Jakby mi dał, to bym wzięła, nie? Nie dam. Wiesz. Ale dobra, to jest bardzo fajna zasada. Ale jedźmy właśnie z tymi wózkami, bo ja jestem na etapie wyprawki i ta amerykańska wyprawka, jakby nie wiedziałam o tym, że będę miała taki problem z kupnem niektórych rzeczy. Znaczy niektóre rzeczy mi się bardzo podobają w amerykańskiej wyprawce, ale niektóre rzeczy to są po prostu, nie wiem... Zaskakujące. Święte grale, jakby nie są, ale ich nie ma.